będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w 19. niedzielę zwykłą na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza mamy obraz, który dość dobrze znamy. Obraz zatrwożonych, przestraszonych uczniów Pana Jezusa, którzy muszą zmierzyć się z żywiołem, którym jest burza na jeziorze. Mamy też odwagę i zwątpienie Piotra, który najpierw odważnie idzie po wodzie, bo ufa Jezusowi, bo wierzy, że to jest Jezus. I w końcu wątpi przy lekkim powiewie wiatru, czyli okaz braku wiary, zaufania Panu Jezusowi. No i w końcu Jezus, który przychodzi, krocząc po jeziorze do swoich uczniów. I oczywiście pyta ich o brak wiary, ale też zapewnia ich: nie bójcie się, oto ja jestem z wami, nic złego wam się nie wydarzy. Kochani, ten obraz dzisiejszej Ewangelii, tą walkę z żywiołem uczniów, możemy przenieść do naszego codziennego życia. My też musimy w życiu codziennym zmierzyć się w walce o nie tylko życie codzienne, ale też o życie duchowe. Czy to właśnie poprzez ataki z zewnątrz innych ludzi, czy też poprzez wewnętrzną walkę ze swoimi słabościami i z grzechami. I pamiętajmy o tym, że zawsze, kiedy ufamy i wierzymy Chrystusowi, On jest przy nas. Te Jego słowa z dzisiejszej Ewangelii: odwagi, nie bójcie się, jestem z wami, są właśnie dla nas taką nadzieją. Są zapowiedzią tego, że jeśli z Chrystusem będziemy walczyć, wszystko pokonamy. Prędzej czy później wszystko zostanie przez nas pokonane. I grzech, i zewnętrzne sprawy, i wszyscy razem będziemy zbawieni w Królestwie Niebieskim. Tego Wam pragnę życzyć, a Boże błogosławieństwo niech nas prowadzi za Chrystusem. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej niedzieli. Pozdrawiam z Panem Bogiem.